12 sierpnia 2024 roku. Nieznana historia świata. Łukasz Kulak, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj materiał łączony, materiał dotyczący inków i no właśnie nieznanej cywilizacji sprzed tysięcy lat. Ten materiał będzie o tyle ciekawy, że w pierwszej jego części, pierwsze 40 minut, z lekkim okładem. To będzie materiał dotyczący historii Inków, historii konkwisty, podboju Nowego Świata przez Hiszpanów. A w drugiej części będą materiały, w zasadzie dwa, które dotyczyć będą niezwykłych budowli. Niezwykłego fachu inżynierskiego, jaki, z jakim spotykamy się badając cywilizację, tak, zwane, tak zwaną cywilizację inkaską, bo wątpię, żeby to Inkowie wznieśli, nie ma na to szans najmniejszych. Te wszystkie niezwykłe konstrukcje, o których dzisiaj opowiem, będzie to o tyle ciekawa audycja, że wykaże, pokaże ona kontrast bardzo. Wyraźny pomiędzy inkami, pomiędzy tym historycznym ludem żyjącym w czasach średniowiecznych i cywilizacją, która miała zupełnie inny aparat pojęciowy, jeżeli chodzi o kwestie budownictwa, kwestie inżynierii, kwestie w ogóle światopoglądowe. Jest to naprawdę bardzo rzadko zauważane przez naukowców którzy trwają w swoich schematach, a bardzo zresztą ograniczonych, którzy nie są w stanie zobaczyć czegoś zupełnie innego, co jest przed ich oczami bardzo często. Także zapraszam na dzisiejszy materiał. Dzisiaj udajemy się do Ameryki Południowej, do Peru, gdzie prześledzimy historię konkwisty. Jak to się stało, że stu kilkudziesięciu Hiszpanów podbiło wielkie imperium inkaskie, gdzie mieszkało, żyło, pracowało 10-12 milionów ludzi. Jak to się stało, że imperium, które od tak Mogło wystawić do walki 200, tysięczną armię, przegrało z garstką tak naprawdę Hiszpanów. Przegrani i wygrani. Czy tak można mówić o Hiszpanach, jako o tych, którzy odnieśli zwycięstwo, o tych, którzy no, podbili imperium inkaskie? I czy można inków nazywać przegranymi? Czy można o nich mówić jako o ludziach, którzy po prostu w niewyjaśnionych, w zasadzie do dnia dzisiejszego, do końca okolicznościach ulegli, jak mówiłem wcześniej, w sumie garstce przybyszów z Europy, z południowej Europy? Jest to temat o tyle ciekawy, że wciąż bardzo dużo niewyjaśnionych kwestii jest. Jeżeli chodzi o konkwistę, o to dlaczego Inkowie byli tak bierni w stosunku do najeźdźców hiszpańskich. Patrząc na tą mapę, którą teraz widzicie, to jest kraj Inków. Imperium Inkarskie rozciągało się od w zasadzie współczesnej Kolumbii przez Ekwador, Peru. Boliwię aż do Chile współczesnego, do Santiago. Ten kraj był skomunikowany ze sobą siecią dróg, które były wyjątkowo trwałe, dlatego że były po prostu utwardzane 40 tysięcy kilometrów dróg. Można było przemierzyć, więc jest to naprawdę ewenement. Tutaj widzimy, były dwie ścieżki. Była ścieżka, która prowadziła wzdłuż tutaj Pasma Górskiego, wzdłuż Andów, ale też była ścieżka, która prowadziła wzdłuż Wybrzeża. Jak mówię, był to ewenement naprawdę na skalę światową, że inkowie potrafili te drogi, no właśnie, czy zbudować, to też nie do końca tak jest, dlatego że okazuje się, że w wielu przypadkach, nie we wszystkich, ale w wielu przypadkach inkowie te drogi po prostu restaurowali, polepszali po wcześniejszych, po istnieniu wcześniejszych jeszcze cywilizacjach, dlatego że inkowie... To był z, z naszej perspektywy, Europejczyków, to był lud y, przecież y, średniowieczny, i y, oczywiście y, mało wiadomo na temat tych kultur y, południowoamerykańskich, y, tych starożytnych, czy jeszcze wcześniejszych, no ale y, przecież wiadomo, że o tym informują przecież na, naukowcy, archeolodzy, y, że y, jeszcze wcześniej przed inkami były również godne podziwu cywilizacje. Które pozostawiły po sobie różnego rodzaju ślady, i inkowie, między innymi, te drogi, które pozostały po wcześniejszych ludach, po prostu restaurowali. To nie jest tak, że oni wszystko budowali we własnym zakresie. Tu jest mowa oczywiście o kulturach Warii, Tiwanaku czy chociażby Chimu. Fakt jest jednak taki, że inkowie potrafili wznosić drogi w trudno dostępnych, Mało przyjaznych człowiekowi miejsca, chociażby należy tu wymienić pustynię, atakamy. Dzięki tym drogom można było przeprawiać się, jak mówię, przez góry, przez jeziora. Dodatkowo, budowano także na różnych tutaj odcinkach tak zwane stacje wzdłuż tych autostrad. Tak zwane mniejsze stacje, nazwane Haskiwasi i większe Tambos. Dlatego, że to też trzeba podkreślić, że komunikacja, przekazywanie informacji z miejsca na miejsce odbywała się w ramach oczywiście tego imperium Inkaskiego odbywała się w ten sposób, że byli tak zwani biegacze czyli ludzie, którzy byli specjalnie przygotowani do tego, żeby Przemierzać biegiem, to jest też godne podkreślenia. Ogromne czasem, niejednokrotnie, odległości w celu przekazania informacji, i między innymi te utwardzane drogi temu bardzo dobrze służyły. Bo nie mówiłem o tym, o długość tego Imperium Inkaskiego szacuje się na jakieś 4000. Kilometrów. Wygląda to wszystko dosyć niepozornie, bo to jest taka, mówiąc kolokwialnie, cienka kiszka, ale jednak swoje, swoje liczy. Co też należy tutaj powiedzieć, że Inkowie wznieśli to imperium, zbudowali to imperium w okolicznościach dosyć trudnych, dlatego że nam wydaje się, że jeżeli jest jakieś jest jakiś kraj, tak? To w tym kraju ludzie są do siebie podobni pod względem zwyczajów, kultury, czy chociażby języka. Natomiast, jeżeli chodzi o te tereny Ameryki Południowej, to tak nie było. Dlatego, że to często też powtarzali, przekazywane było takie informacje przez różnych podróżników, poszukiwaczy, badaczy, że Amazonia, czy w ogóle ten teren kontynentu południowoamerykańskiego, jest bardzo zróżnicowany pod względem kulturowym, językowym. Często jest tak, że plemiona, które dzieli jakaś niewielka odległość, nie są w stanie się ze sobą porozumieć, dogadać w jednym języku. Podobnie, coś podobnego jest na terenach Syberii, gdzie również jest bardzo dużo. Narodowości różnych odłamów, i tam też są po prostu takie sytuacje, że ludzie, którzy mieszkają przecież na terenie Syberii, to nie są ludzie jednej narodowości. Tak samo było tutaj, czy jest w Ameryce Południowej. Dzisiaj są tu jakieś nieliczne plemiona, kiedyś była to zdecydowana większość tego. Kontynentu. I Inkowie, żeby zachować spójność, taką powiedziałbym narodową, żeby w ogóle to imperium miało sens, to musieli wprowadzić tutaj bardzo rygorystyczne zasady. To znaczy, to były trzy zasady, które były niepodważalne. Pierwsza zasada była taka, że w całym imperium, nawet te plemiona, te ludy, które były podbijane przez Inków, Musiały porozumiewać się w języku Quechua, to był wymóg. Druga rzecz była taka, że wszystkimi tymi ziemiami, czy również tymi ziemiami podbitymi, zarządzali długousi, to byli administratorzy. I trzecia zasada była taka, że centrum imperium było w Cusco. Dzisiaj stolicą Peru jest Lima, ale kiedyś takim centralnym punktem. Było właśnie Cusco, i stamtąd Inka wydawał polecenia. Inka był traktowany jako, no, można powiedzieć, jako Bóg. Coś jak w starożytnym Egipcie Faraon, prawda? Czyli była to postać w zasadzie nie do podważenia. Tutaj taka historia jest ostatni władca inkaski, Atahualpa. Jego traktowano dosłownie jak Boga, gdzie nie można było się do niego zbliżyć nie padając na kolana. To, było, to była naprawdę taka historia dosyć surrealistyczna z dzisiejszego punktu widzenia, ale faktycznie tak postrzegano kiedyś władcę inkaskiego. I to też mogło być przyczyną tego, że inkowie skończyli ostatecznie tak, jak, tak jak skończyli, ale do tego jeszcze przejdę w kolejnej części tej, Audycji. Więc wydawałoby się, że kraj inkaski był bardzo dobrze zorganizowany, w zasadzie nie do podbicia, dlatego że tam bardzo pilnowano jednak tych zasad, o których wcześniej przed chwileczką mówiłem. Wydawało się, że ta spójność jest nie do zachwiania, tam jakiekolwiek bunty były bardzo bezwzględnie i momentalnie tłumione, więc no nikt tak naprawdę nie był w stanie z miejscowych tutaj plemion wzniecić jakiegoś większego powstania, które mogłoby zagrozić inkaskiemu imperium, trwaniu tego, tego imperium. Natomiast i tu jest ciekawostka taka, że... Inków zgubiła władza, dążenie do władzy. Kiedy Francisco Pizarro, bo to też jest dosyć mało znana historia, Francisco Pizarro, przed tą ostateczną wizytą, tą decydującą wizytą na południowoamerykańskim kontynencie, bywał tam jeszcze dwukrotnie wcześniej. To był lata 1525-1526, to była jego pierwsza wizyta, w ogóle nieudana, dlatego że on udał się na tereny dzisiejszej Kolumbii. Druga wyprawa to była wyprawa już na teren dzisiejszego Peru, gdzie mógł przekonać się mniej więcej jak wyglądała sytuacja w Imperium Inkaskim. Natomiast na tamten czas w zasadzie Inkowie byli nie do zniszczenia, nie do podbicia. Natomiast ostatnia ta wyprawa w XVI wieku, w latach 30. XVI wieku, to był 1532 rok, listopad, wtedy właśnie na te czasy datuje się początek kresu inkarskiego imperium. Działy się rzeczy, które Normalnie w ramach tego imperium się dziać nie miały prawa. Dlatego, że król inkaski, Wajan który trzymał, który dzierżył wtedy władzę, okazało się, że on, no, nie jest już w stanie dalej pełnić roli króla. Musiał tą władzę przekazać dwóm swoim synom. To był Atahualpa i Huascar. I tutaj zaczyna się historia właśnie rządzy władzy. Atahualpa miał przejąć Quito i tereny wokół niego, a Łaskar resztę Imperium. A ponieważ Łaskar obawiał się tego, bo Atahualpa był takim władcą dosyć porywczym, obawiał się tego, tego, że jego brat może tutaj mu zaszkodzić i przejąć władzę, w, ostatecznie w całym imperium, to y, chciał, aby on po prostu zrzekł się tego Quito, no i chciał tym samym przejąć całkowitą władzę w imperium, na co Ataualpa się nie zgodził. I tutaj zrobię krótką przerwę, dlatego że y, później nastąpiło coś, o czym zaraz powiem, coś, coś bardzo y, niedobrego. Natomiast zanim do tego y, przystąpię, to trzeba sobie też y, Powiedzieć o tym, że Inkowie mieli myślenie magiczne, to znaczy król i kapłani dopatrywali się pewnych znaków, symboli upadku, kresu tego imperium w tym, co działo się w przyrodzie, bo na przykład tuż przed. Konkwistą działy się rzeczy, które normalnie się nie działy. To znaczy widziano na przykład spadające widziano obserwowano komety. Obserwowano samo peru doświadczało wtedy trzęsień ziemi czy jeden z pałaców inkaskiego władcy króla doznał uszkodzeń po tym jak uderzył w niego piorun. Były też inne różne takie symboliczne wydarzenia, które były interpretowane przez, przez i króla samego, i jego kapłanów, jako symbole końca imperium. I kiedy Hiszpanie, czyli mamy tutaj konflikt Atawalpy i Łaskara, mamy te symboliczne zdarzenia, i dodatkowo, kiedy Hiszpanie pojawili się na terenie Inków, no to oni byli odebrani w pierwszej chwili jako bogowie, bo byli brodaci, byli białoskórzy, jasnoskórzy, czyli przypominało to tych tak zwanych wirakoczów, którzy niegdyś stali za Powstaniem według legend cywilizacji na terenie tutaj Andów i stali również za cywilizowaniem tych ludów i zapowiedzieli przecież w przyszłości powrót. Więc wszyscy tutaj Inkowie odebrali Hiszpanów jako powracających bogów. Więc mamy trzy czynniki bardzo poważne, które zdestabilizowały imperium inkaskie. I teraz co stało się z tym Atałalpą i łaskarem, bo to też y, trzeba sobie powiedzieć o takim prawdziwym obliczu inków, kim ci inkowie tak naprawdę byli. Często jak słucha się czy, czy, czy czyta różnych materiałów, gdzieś tam, które są w sieci na temat tego imperium, to można wywnioskować, że to byli tacy uduchowieni y, andyjscy, y, gurale, y, tutaj. Przykład chociażby Machu Picchu, gdzie jest ten głaz, który był, który ma niby wiązać tą sferę kosmiczną i ziemską Intihuatana, i wielu odbiera Inków jako takich łagodnych, uduchowionych. Natomiast oczywiście tak nie było. Dlatego, że tak jak w przypadku Atawalpy i Łaskara, kiedy Atawalpa ostatecznie zgładził Łaskara. To, no tutaj powiem, opowiem o bardzo takiej krwawej zemście. On nakazał przywiązanie do pali wszystkich żon Łaskara. I te, które były w ciąży, również, również spotkał taki sam los. I po prostu nakazano, aby wyciągnięte płody dosłownie Zostały powieszone na ramionach tych kobiet, więc to były nieludzkie wręcz zasady czy, czy, czy metody działania. Ale to pokazuje przede wszystkim to, z czym spotkali się Hiszpanie. Hiszpanie, kiedy weszli do tego Imperium Inkaskiego, to oczywiście uderzyło ich to, że. I była to cywilizacja lepiej zorganizowana niż to, co działo się wtedy w XVI wieku w Europie. To była cywilizacja dużo wyżej rozwinięta, mająca dużo większe osiągnięcie na polu techniki. Natomiast z drugiej strony oni zobaczyli barbarzyństwo tych inków, krwawe rytuały. Bardzo ciężkie życie miały dziewczyny, na przykład, tutaj w w imperium Inków, które często były poświęcane dla bogów, którym wyrywano serca. To były naprawdę, jak mówiłem wcześniej, nieludzkie metody traktowania ludzi. Więc Hiszpanie mieli mieszane uczucia, z kim tak naprawdę mają do czynienia, dlatego że oni, Inków, tych Indian, nie do końca, w zasadzie oni ich nie traktowali jako ludzi tylko jako istoty, które po prostu wyglądają, przypominają ludzi, natomiast te, te krwawe rytuały różne, one po prostu tak zmieniły wyobrażenie Hiszpanów na temat tej wielkiej cywilizacji, jaką była cywilizacja inkaska, że oni po prostu nie mieli skopułów w pewnym sensie, kiedy dokonywali konkwisty. I o tym też należy Tutaj pamiętać, że Inkowie również to nie był lud, który był taki bardzo uduchowiony i święty, jakby to ująć. Więc należy o tym pamiętać. I teraz, jaki był przebieg tej konkwizy? No Kiedy Inkowie już zorientowali się tak samo, że Hiszpanie to nie są ci biali bogowie, którzy zapowiadali w przeszłości powrót którzy dopuszczali się gwałtów i byli przede wszystkim niezwykle łasi na złoto, na srebro, na różne inne kosztowności, to nie mieli złudzeń też po co oni tak naprawdę tam przybyli i co chcieli wywieźć. Oficjalnie było tak, że Konkwista była prowadzona po to, żeby nawrócić Indian na chrześcijaństwo. Więc ci Hiszpanie tak do końca tak samo nie mogli przywłaszczać sobie tych wszystkich drogocennych przedmiotów, wywozić ich tam w taki ewidentnie, jasny, jawny sposób na kontynent europejski, do Hiszpanii, do Sewilli. Dlatego, że misja była taka, żeby po prostu. To była misja jakby religijna. No. Natomiast. Co jest rażące, jeżeli chodzi o Konkwistę, to jest to, że to całe Imperium Inkaskie, które liczyło, jak mówię, od 10 do 12 milionów ludzi, gdzie, może, gdzie król w zasadzie wystarczyło jedno polecenie, aby Inkowie wystawili 200 tysięczną armię, czy wystarczyło jedno polecenie, aby przemierzających różne przełęcze, chociażby Hiszpanów, strącić w przepaści i byłoby po, po konkwiście, bo to było, jak mówię, 180 osób. 180, 180 Hiszpanów zdołało rozprawić się z milionowym narodem inkaskim. Dlaczego Inkowie przegrali? Jak mówiłem, były to na początku był to szok. Tak, dlatego że Inkowie również oprócz tego, że postrzegali Hiszpanów jako, jako bogów, że zbiegły się ze sobą pewne okoliczności, o które, o które również wymieniłem. To Hiszpanie, inkowie na przykład nie byli, nie znali konia. I kiedy zobaczyli Hiszpanów, którzy jeżdżą konno, to postrzegali ich jako jakieś monstra. Dopiero później przyzwyczaili się do tego widoku i no inaczej już ta percepcja u nich funkcjonowała. Natomiast jak to jest możliwe, że w decydującej bitwie, w kachamarce, gdzie został zaproszony w odwiedziny Ataualpa, który wszedł tam do tej kachamarki z 7-tysięczną armią. On został wniesiony na takiej lektyce ze złota. Wokół miasta stacjonowały oddziały Ataualpy liczące 80 tysięcy osób. A Hiszpanów, jak mówię, była garstka. I była taka sytuacja, doszło do takiej sytuacji już, kiedy Francisco Pizarro spotkał się właśnie z Atałalpą w tej kachamarce. To on, tam był również ksiądz. Ten ksiądz wręczył Ataualpie brewiarz, mówiąc mu, że, komunikując mu, że oto są rozkazy Boże. Pokazał mu krzyż, że jest to symbol ich Boga, Hiszpanów. Na to Atawalpa się zdenerwował i ten brewiarz rzucił na podłogę, rzucił na ziemię. Są dwie wersje: według jednej, on, ten brewiarz rzucił po prostu na ziemię, ponieważ nie mógł go otworzyć, nie mógł przerzucić poszczególnych stron, a druga wersja jest taka, że przyłożył sobie ten brewiarz do ucha, nie, nie słysząc tych rozkazów, tak. Zdenerwowało się niesamowicie i po prostu cisnął tym brewiarzem, tym brewiarzem w, w podłogę. Na co to był symbol też rozpoczęcia tej bitwy w kachamarce decydującej, gdzie, jak mówię, no oczywiście Hiszpanie, no właśnie, użyli wtedy po pierwsze tych koni, tych monstrów dla, dla inków i użyli też broni palnej. No i jest taka teoria, że Ponieważ Inkowie byli niezaznajomieni z tym hukiem wystrzałów, to po prostu byli w takim szoku, w takim popłochu, że nawet nie bronili się, kiedy Hiszpanie tratowali ich, kiedy trzaskały kości, kiedy siedmiotysięczna armia inkaska po prostu no, została ro stopniowo rozjeżdżana przez hiszpańskich jeźdźców i rozstrzeliwana przez arkebuzy i tak dalej. No jest taka teoria, faktycznie inkowie mogli się obawiać, mógł być dla nich szok, taki, taki huk takiego, z takiego arkebuzu, no ale z drugiej strony czy naprawdę 7 tysięcy osób może tak po prostu bezczynnie stać i patrzeć, jak Wokół są tratowani ich współkompanii. To również jest dosyć zastanawiające, że nikt nic nie zrobił tak naprawdę. I według mnie Inkowie przegrali, dlatego że po prostu oni za, zbyt mocno uwierzyli w te wszystkie symbole, które świadczyły. Okresie tego imperium. Być może byli wewnętrznie już pogodzeni z tym, że Hiszpanie po prostu są tymi, którzy te ziemię przejmą po nich. W brutalny sposób, ale jednak. Po bitwie w Kachamarce Atahualpa został pojmany przez Hiszpanów. On no, nie był więziony, nie był traktowany typowo jak więzień. On po prostu cały czas w zasadzie żył w luksusach natomiast tutaj trzeba sobie też odpowiedzieć na kluczowe pytanie kto był tutaj w tej konkwiscie wygranym, a kto przegranym? Czy Hiszpanie naprawdę osiągnęli swój cel? Teoretycznie można by powiedzieć, że tak, dlatego że podbili tereny tutaj Imperium Inkaskiego, to Rzeczywiście ta bitwa w Kachamarc to nie był jeszcze przesądzający, to było decydujące starcie, ale tam jeszcze powstania różne wybuchały tak naprawdę do lat 70. XVI wieku, tam cały czas było gorąco, nie było spokojnie. Hiszpanie nie mogli tak no, po prostu odetchnąć sobie i już nie zajmować się tymi plemionami, tymi inkami w końcu. Natomiast, no właśnie, czy Hiszpanie osiągnęli cel? Okazuje się, że nie osiągnęli celu. Okazuje się, że zgubiła ich rządza po pierwsze bogactw, rządza władzy, dlatego że Konkwista to jest taki bardzo dobry przykład tego, że mówi się o tutaj wojnie tak Hiszpanów z Inkami, natomiast tam na, tak naprawdę toczyły się trzy wojny. Toczyła się wojna Inkasko-Inkaska, bo Atahualpa i Huascar przecież wywołali do, wojnę domową tuż przed przebyciem Hiszpanów, co zdecydowanie osłabiło, zdestabilizowało państwo Imperium Inkaskie. Przecież Hiszpanie, kiedy wkraczali w 1532 roku na tereny Peru, współczesne tereny Peru, to byli witani jako wyzwoliciele przez te plemiona zewnętrzne, dlatego że te plemiona postrzegały Inków jako z kolei swoich tutaj ciemiężycieli. Więc no to była taka historia dosyć niezwykła. Toczyła się też wojna, oczywiście hiszpańsko-inkaska. Ale też toczyła się wojna hiszpańsko-hiszpańska o wpływie, o czym zaraz, zaraz, o czym zaraz opowiem. Ale właśnie, czy Hiszpanie osiągnęli swoje cele? Teoretycznie można by powiedzieć, że osiągnęli, no bo podbili inków i wywieźli dużo złota. Natomiast czy tak naprawdę było? Okazuje się, że to wywiezione złoto to był klucz tak naprawdę nie do tego, żeby Hiszpania Stała się najbogatszym krajem Europy. Nie był to żaden klucz do tego, żeby Hiszpania tutaj rozkwitła, tylko wręcz odwrotnie. Wyobraźmy sobie, że w XVI wieku, w latach 1500-1600, w Europie wydobycie złota no, można było policzyć na palcach jednej ręki w zasadzie, mówiąc kolokwialnie, bo to było jakieś 5 ton. Natomiast Hiszpanie w czasie tej konkwisty przywieźli do Hiszpanii tysiąc, tak się określa, 1054 tony złota. Więc to, było, to była wielokrotność wydobycia złota w tamtym czasie na terenie w ogóle Europy. Więc, co się stało? No, to tak, jakbyśmy dzisiaj mieli do dróg dużej ilości pieniędzy, to byłaby inflacja, czyli spadek wartości pieniądza. Jeżeli wrzucilibyśmy na rynek jakieś, jakąś dużą ilość jakiegoś dobra, no to czy to dobro byłoby wartościowe, miałoby wartość wysoką? Oczywiście, że nie. Więc, kiedy Inkowie, kiedy Hiszpanie przywieźli tyle złota do Hiszpanii, no to okazało się, że chleb był droższy niż to całe złoto. Okazało się, że to, za czym się uganiali przez cały czas, za co ginęli, przemierzali te różne dżungle, okazało się, że to tak naprawdę doprowadziło Hiszpanię do ruiny. Natomiast, czy Hiszpanie, jako konkwistadorzy osiągnęli cel. Okazuje się, że również nie, dlatego że przykładem tego jest chociażby Diego de Almagro, który współpracował z Pizarrami, i sami tutaj członkowie rodziny Pizarro, dlatego że było czterech Pizarrów: Francisco Pizarro, ten najbardziej znany, albo był też Hernando Pizarro, który chociażby zaprzyjaźnił się bardzo z Ataualpą, który nauczył go grać w szachy. A ta po kilku próbach był na tyle sprawnym taktykiem i myślącym człowiekiem, że ogrywał Hernando za każdym razem, co też pokazuje inteligencję tych Inków, że to nie byli głupi ludzie. To byli bardzo inteligentni ludzie. Brakowało im być może mądrości, bo. No, żaden mądry władca nie wyrządziłby wojny domowej, nie destabilizowałby swojego kraju. Tam się jednak to stało, więc jakiejś mądrości brakowało. Ale inteligencji na pewno i takiego zmysłu taktycznego nie można było Atawalpie w żaden sposób odmówić, co też pokazuje to dziwną dosyć... W dziwnym świetle stawia porażkę Inków. Dlatego, że nic nie wskazuje na to, żeby on po prostu mógł przegrać z tymi Hiszpanami. Jego oczywiście fascynowała ta broń Hiszpanów. Pewne, pewne zwyczaje. Natomiast, no i był w nich trochę zapatrzony. Natomiast trudno sobie tutaj wyobrazić, żeby on mógł po prostu przegrać. A, a tak się stało. W pewnym sensie, no bo, no bo stracił kontrolę nad, nad imperium inkarskim i w końcu też został przecież stracony przez tych Hiszpanów, kiedy Hernando Pizarro, z którym zawarł przyjaźń, musiał był zmuszony wyjechać do Hiszpanii. Wtedy był zorganizowany taki sztuczny proces. Wytoczono Ataualpię różne tutaj zarzuty, przed którymi nawet nie mógł się bronić. I, I zginął pod Garotą. Natomiast, no to mówi, powiedziałem już o Hernando Pizarro, był również Juan Pizarro i był też Gonzalo Pizarro. Francisco Pizarro, ten najbardziej znany konkwistador, zginął w 1541 roku w zamachu. Juan Pizarro zginął prawdopodobnie w bitwie pod Saksajłaman. Hernando Pizarro, on nie zginął bezpośrednio tam w jakichś walkach, czy, czy nie było jakiegoś zamachu na jego życie. Natomiast on, kiedy wyprawił się do Hiszpanii, był pewien, że kiedy przywiezie to złoto, to zostanie przez króla Karola V wynagrodzony. Natomiast okazało się, że, że tak nie było, ponieważ Król miał pretensje do niego o to, że w, tak, w taki, a nie inny sposób roz, rozprawił się z Diego de Almagro, który tutaj to była postać, która była związana blisko z Pizarrami. On miał pewne aspiracje co do objęcia rządów, co do podziału zysku z tego. Co Hiszpanom udało się tam zdobyć. Natomiast ostatecznie, ponieważ on wyruszył na, na, po to, by zgładzić powstanie inkaskie, które wybuchło w międzyczasie, kiedy powrócił, to nie było go. Sam no, zorientował się, że łupy zostały już podzielone, funkcje wyznaczone i on został w tym wszystkim pominięty i postanowił uwięzić. Hernando Pizarro, kiedy Francisco się o tym dowiedział, to uratował, uwolnił właśnie swojego brata, obiecując Diego de Almagro, że objęcie tutaj, oddanie mu quito, z tego co pamiętam, tak się oczywiście nie stało, były różne tutaj, jeszcze niesnaski między Pizarami głównie między Hernando Pizarro. No i ten Hernando Pizarro w końcu zgładził Diego de Almagro, rozprawił się z nim i kiedy powrócił do Hiszpanii, to król miał o to właśnie pretensje i został od razu umieszczony w więzieniu. Kiedy wyszedł, był ślepym starcem, który... Niewiele już mógł zdziałać, wrócił do, do Peru. Okazało się, że główną tutaj miejscem jest już Niekusko Lima, więc on zmarł w 1578 roku. W zasadzie no, w, takim, w takim stanie niezbyt ciekawym. Natomiast no właśnie ten Diego Dalmagro jak mówię również zginął ponieważ władza po prostu zrobiła swoje tak chęć dostania się do władzy. Więc sami konkwistadorzy również skończyli źle, ponieważ ostatecznie sami ze sobą zaczęli tutaj walczyć i polegli. Także no, morał jest z tej historii, konkwisty, taki, że, że rządza władzy nie popłaca, że bogactwo to nie wszystko, że liczą się też inne rzeczy. Inkowie również, kiedy już wiedzieli o tym, że Hiszpanie zainteresowani są głównie złotem, kiedy już. Atawalpa odszedł z tego świata, kiedy został zgładzony. To kapłani inkascy wykazali się tutaj mądrością i przestali dostarczać do Kachamarki dostawy złota. Byli tragarze, którzy mieli to złoto ukryć w różnych miejscach, po górach, gdzieś w dżungli, w jaskiniach. Tragarze to też jest ciekawa historia. Tragarze, którzy te kosztowności ukrywali, z rozkazu swych panów, ale no, czynili to, można powiedzieć, dobrowolnie, albo rzucali się w przepaść, albo po prostu dokonywali samobójstw. I to pokazuje jednak, że Czinkowie mieli poczucie wartości jakby swojego dziedzictwa kulturowego. To nie było tak, że oni po prostu byli jakimś tam dzikim ludem, który zdobył dominację na terenie Ameryki Południowej. To było troszeczkę, to działało w trochę inny sposób, bardziej jakby zaawansowany. Natomiast koniec końców postawa Inków przytrzymała się do tego również, że przestali, przestali istnieć. Od czasu do czasu były takie historie, które gdzieś tam funkcjonują, cały czas w obiegu, które potwierdzają to, że faktycznie z tymi skarbami inkaskimi, ich ukryciem w różnych miejscach to jest prawda, dlatego że znany przecież całkiem dobrze poszukiwacz węgierskiego pochodzenia Juan Moric na terenie Ekwadoru, w tamtejszych jaskiniach dokonał pewnych odkryć, do końca nie wiadomo jaki, dlatego że jego odkryciami, jego, tym co odkrył zainteresowały się tamtejsze służby specjalne i tak naprawdę żadnych informacji nie, nie wypuszczono. Gdzieś tam również, kiedy Inkowie zostali przyparci do, do muru przez Hiszpanów, również powiedzieli, gdzie takie kosztowności się znajdują I faktycznie, i faktycznie okazały się te wskazówki być prawdziwe. Także cały czas to złoto jest ukry, ukryte. Tak? Gdzieś przecież, nawet jak ostatnio mówiłem na temat na temat Paititi, to również przecież okazało się, że Inkowie przed Hiszpanami ukrywali się głęboko w dżungli niedostępnej i tam pewnie również te skarby inkaskie spoczywają w spokoju. Na koniec już, co jest taką również niezwykłą rzeczą, to jest to, że przecież teoretycznie Hiszpanie byli postrzegani przez Inków jako ich... Oprawcy. Inkowie mieli dużo takiej mało pozytywnej energii skierowanej do, do Hiszpanów. Natomiast okazuje się, że po konkwiscie Hiszpanom stawiano pomniki, tym konkwistadorom chociażby, więc no, jest to z pewnego punktu widzenia dosyć nielogiczne. O co tutaj chodziło? Pamiętajmy o tym, że tak jak wspomniałem na początku tej audycji, Inkowie to nie był lud jednolity. To nie był naród jednolity. Pewne rzeczy tutaj zostały na tych plemionach ościennych wymuszone. Dlatego to imperium inkarskie wydawało się być spójne kulturowo, językowo i tak dalej. Natomiast to był mit tak naprawdę. Więc co dali Hiszpanie tym terenom dali, i tym ludziom? Ludziom dali przede wszystkim jedność. Pod względem kulturowym i językowym. Ja nie wiem, co by było, gdyby na przykład Hiszpanie tej konkwisty nie wygrali. Zakładamy, że Ataualpa się orientuje o co chodzi. Bardzo szybko zgładza Hiszpanów i co pozostaje. No, mamy tych Inków, ale co dalej? Mamy jakieś plemiona ościenne. Każdy mówi w swoim języku. Nie ma jednej kultury. Nie ma możliwości tak naprawdę żadnej, żeby stworzyć jakąś, jakieś państwo, jakiś naród konkretny. Więc ja nie jestem w ogóle pewien, czy pewnie tak by nie było, że Ameryka Południowa miałaby taki kształt geopolityczny, jak ma obecnie. Więc na pewno Hiszpanie dali tutaj podstawy ku temu, żeby ta państwowość powstała. I dlatego też in, dzisiejsi czy, czy później czy już te ludy po konkwiście traktowały hiszpanów jako tych, którzy dali im państwo. Także bardzo, bardzo ciekawa jest historia konkwisty. Można się sporo dowiedzieć na temat tego, jak mogą, co człowiek może zrobić człowiekowi, jak władza może oślepić po prostu umysłu. Także mam nadzieję, że była to ciekawa audycja. Pozostajemy na terenie Ameryki, tym razem południowej, by zgłębić tajemnicę pewnego miejsca bardzo, bardzo ciekawego, dlatego, że przeniesiemy się dzisiaj do miasta. Olantajtambo, które znajduje się na terenie Peru. Dzisiaj jest to dosyć mało znacząca miejscowość, natomiast kiedyś była to całkiem ważne, było to całkiem ważne miejsce, dlatego że Tambo było stanowiło stolicę Inków na uchodźstwie, jeszcze przed tym jak była, była nią Wilka Bamba której zresztą poszukiwał sam Hiram Bingem. I dzisiaj, słuchajcie, jak mówię, Olantaytambo, miasto, czy też stanowisko archeologiczne położone na terenie południowego Peru, jakieś 72 km na północny zachód od miasta Cusco. Znajduje się na wysokości 2792 metrów nad poziomem morza, więc jest to miejscowość położona naprawdę wysoko w górach, co ma znaczenie, o czym się dowiecie. W czasach Imperium Inków Ollantaytambo było posiadłością królewską cesarza Pachutiego, który podbił ten właśnie region i zbudował miasto i centrum ceremonialne. W czasie hiszpańskiego podboju Peru służył jako twierdza dla Manko Inki i Japunki, przywódcy ruchu oporu Inków. Na dzień dzisiejszy jest położone to miasto w świętej dolinie Inków wzdłuż rzeki. Patakancza, blisko miejsca, w którym łączy się ona z rzeką Wilkanuta. Miasto, jak mówiłem, było tymczasową stolicą podczas hiszpańskiego podboju Peru. Założył ją Manco Inca, który kierował ruchem oporu przeciwko najeźdźcom z Europy, ale pomimo zwycięstwa w 1536 roku Manco Inca nie uważał swojej pozycji za możliwą do utrzymania, więc w następnym roku wycofał się do gęsto, Zalesionej Wilka Bamby, gdzie założył państwo neo-Inków. Kiedy Hiram Bingham odkrył Machu Picchu, to pomyślał, że odkrył właśnie Wilka Bamby. To była, okazało się, pomyłka. Później, kiedy dotarł już do Wilka Bamby, to trochę tak nie mógł uwierzyć, że to faktycznie jest ta stolica Inków, dlatego że on nie wziął pod uwagę tego, że to była stolica, ale na uchodźstwie, więc to była taka, no, nie była oryginalna stolica, natomiast była to po prostu przeniesiona stolica w bezpieczniejsze miejsce przed Hiszpanami. Olan Taitambo pochodzi z końca XV wieku i jest jedną z najwcześniej założonych osad w Ameryce Południowej. Układ tego miasta i zabudowa zostały w różnym stopniu zmienione przez późniejsze konstrukcje, na przykład na południowym skraju miasta Promenada Inków z pierwotnym wejściem do miasta została przebudowana na Plaza de Armas, otoczona kolonialnymi i republikańskimi budynkami. Zniknął również plac w centrum miasta, gdyż w czasach kolonialnych powstały tam inne zabudowania. Główna osada w Olantaytambo ma układ ortogonalny z czterema podłużnymi ulicami przeciętymi, siedmioma równoległymi. Z kolei Arakama to zachodnie przedłużenie głównej osady. Po drugiej stronie rzeki Patakancza posiada duży plac zwany Maniaraki, otoczony konstrukcjami wykonanymi z cegieł i kamieni półciętych. Budynki te mają znacznie większą powierzchnię niż ich odpowiedniki w głównej osadzie. Mają też bardzo wysokie ściany i znacznej wielkości drzwi na południu. Znajdują się inne budowle, ale mniejsze i zbudowane z polnych kamieni. Arakama jest okupowana nieprzerwanie od czasów inkaskich. Na północ od Maneraki z kolei znajdują się sanktuaria i wodociągi. Arakama graniczy od zachodu z Cerro Bandolista, z wzgórzem, na którym Inkowie zbudowali centrum ceremonialne. Część wzgórza zwrócona w stronę miasta zajmowana jest przez tarasy Pumatalis, Otoczony z obu stron wychodniami skalnymi, ze względu na imponujący charakter tych tarasów, wzgórze świątynne jest powszechnie znane jako twierdza. Jest to oczywiście myląca nazwa, ponieważ według naukowców pełniły, pełniło to miejsce głównie, miejsc, miało charakter taki religijny, rytualny. Główny dostęp do centrum ceremonialnego to seria schodów, które wspinają się na szczyt kompleksu tarasowego. W tym momencie teren jest podzielony na trzy główne obszary: sektor środkowy bezpośrednio przed tarasami, sektor świątynny na południu i sektor pogrzebowy na północy. Sektor świątynny zbudowany jest z ciętych i dopasowanych kamieni w przeciwieństwie do pozostałych dwóch sektorów wzgórza świątynnego, które są wykonane z kamieni polnych. Główną strukturą całego sektora jest świątynia słońca, niedokończony budynek, w którym znajduje się tak zwana ściana sześciu monolitów, którą teraz możecie obejrzeć. Jest to naprawdę no, niesamowity w ogóle historia związana z tymi, z tymi monolitami, ale to w trakcie audycji postaram się przybliżyć Wam, od tutaj tak naprawdę chodzi. Ja słuchajcie, kiedy zapoznawałem się w ogóle. Z wiedzą o Lantaitambo, to uderzyła mnie oczywiście, oczywiście jedna taka podstawowa rzecz. Kiedy patrzymy sobie, to jest panorama tego miasta, widzimy, położone jest między górami niesamowite położenie. Natomiast zobaczcie na zdjęcie, to, które teraz widzicie, to jest Arakama i plac Maniaraki. Zobaczcie, te wszystkie budynki, jakie tutaj się znajdują, one są dosyć prostej zabudowy. Nie, nic nie wskazuje na to, żeby tutaj wcześniejsze cywilizacje tworzone przez Indian mogły osiągnąć jakiś wyższy poziom niż to, co jest tutaj, prawda? Jest to dosyć takie zrozumiałe i jakby no, nie ulega wątpliwościom. Natomiast zobaczmy te sześć monolitów, gdzie no, to są, słuchajcie, struktury, których zwykli Inkowie, prości Indianie, dysponujący jakimiś narzędziami, powiedzmy, miedzianymi, zrobić nie mogli. Ja teraz przytoczę fragment książki pana Andrzeja Kapłanka. Jest to książka zatytułowana Tropami Snów Słońca. Ja pana Andrzeja poznałem osobiście, zresztą zamieściłem na swoim kanale wywiad z nim, i on tam był na żywo, widział to wszystko, co się dzieje i opisał w tej właśnie książce. Uwaga, fragment tego dzieła. O tym, jak trudną do zdobycia twierdzą jest Olantaytambo, przekonał się na własnej skórze sam Hernando Pizarro, tłumiąc bunt Indian dowodzonych przez syna Łaskara Manco, Zaatakował fortecę, wierząc w wyższość stosowanej przez Hiszpanów taktyki walki oraz posiadane uzbrojenie. Przeliczył się jednak i obskoczony ze wszystkich stron przez walecznych Indian reiterował w popłochu do Cusco. Było to ostatnie zwycięstwo Inków. Odtąd coraz bardziej wypierani w niedostępne górskie doliny przez 35 lat prowadzili partyzancką wojnę. Ostatnim akordem tych okrutnych zmagań była w 1575 roku publiczna egzekucja na rynku w Cusco ostatniego syna Manko Tupak Amaru. Twierdza oglądana z placu u podnóża skały nie wygląda groźnie ani imponująco. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem są uprawne tarasy. Przecięte stromymi schodami, pozwalającymi wdrapać się na wierzchołek skały. Gnany ciekawością pokonuję kilkaset stopni, by zziajany i spocony stwierdzić, że pozostałe resztki budowli przynoszą rozczarowanie. Niewiele pozostało do oglądania, tak zadziałał Ząb Czasu oraz Hiszpanie, na których forteca stała się źródłem taniego kamienia budowlanego. Największe wrażenie robią gigantyczne monolity, pozostawione w spokoju ze względu na ciężar. Przekraczały możliwości transportowe ówczesnych łowców kamieni. Jak w takim razie radzili sobie z ich transportem inkowie, którzy wciąg wciągnęli te ogromne granitowe głazy na wierzchołek skały po zboczu nachylonym pod kątem 50 stopni? Najbliższy kamieniołom granitu znajduje się w odległości 6 km i na dodatek leży na przeciwnym brzeg brzegu Urubamby. Przyglądał się murom tajemniczej budowli, nazwanej przez późniejszych badaczy Świątynią Słońca. Nie mogąc wyjść z podziwu dla pracowitości, poświęcenia, a przede wszystkim umiejętności technicznych dawnych mistrzów budowlanych, jakże mały czuje się współczesny człowiek przy tych wielkich, przemyślnie zespolonych głazach. Przed świątynią stoi sześć takich kamiennych olbrzymów o wysokości 4 metrów niewątpliwie fragment jakiegoś muru. Jego konstrukcja różni się jednak od wszystkiego, co dotychczas oglądałem w Peru. Zamiast dokładnie obrobionych wielobocznych krawędzi, Poszczególne prostopadłościenne elementy połączone są niezwykłymi spoinami z wąskich płyt kamiennych wypełniających dokładnie szczelinę. Najbardziej intryguje brak logicznego uzasadnienia dla wysiłku włożonego w obrobienie i przetransportowanie megalitów. Inne maleństwo umieszczone na jednym z tarasów waży chyba z 70 ton i wyciosane jest z czerwonego porfiru, który nie ustępuje twardością granitowi. Można znaleźć wytłumaczenie celowości poddania go dokładnej obróbce z sześciu stron, lecz nie rozumiem, dlaczego kamieniarze masochiści wykuli w nim dodatkowo dwustronne wnęki, nadając mu wygląd gigantycznego dwuto dwuteownika. Z punktu widzenia techniki budowlanej jest to działanie bez sensu nawet dzisiaj, gdy dysponujemy piłami mechanicznymi do cięcia kamienia, diamentowymi tarczami szlifierskimi i takimi samymi wiertłami. Całkowicie natomiast zaczynam wątpić w zdrowy rozsądek tych, którzy chcieliby wykonać takie prace za pomocą trochę twardszego kamienia i prostych narzędzi z miedzi. Bo tylko tym dysponowali według naszej obecnej wiedzy inkasty rzemieślnicy. O ile oczywiście jest to działo inków, ale w to wątpić nie mogę, bo wszystkie przewodniki wypowiadając się na temat ruin Ollantaytambo, stwierdzają stanowczo: ufortyfikowany zespół świątyń z XIV wieku. Im dłużej przyglądam się kunsztownie obrobionym megalitom, tym większe nachodzą mnie Skąd ta pewność siebie koryfeuszy nauki, odrzucających wszystkie inne interpretacje? Gdyby przyszło mi rozstrzygać o tym, czy można osiągnąć tak niezwykłe efekty za pomocą prymitywnych narzędzi, dokonałbym symulacyjnej obróbki, posługując się przypisywaną inką technologią. W ten sposób mógłbym rzetelnie zweryfikować prawdziwość głoszonych teorii. Będąc zaś inkarskim budowniczym i wiedząc jak mizernymi dysponują narzędziami, nie sięgałbym do najtwardszych skał wylewnych, mając pod ręką o wiele łatwiejsze w obróbce skały osadowe. Ale to jest moja logika, logika dwudziestowiecznego inżyniera, widocznie logika dawniejszych budowniczych innymi chadzała drogami to prawda, że współczesnych inżynierów przytłacza myślenie kategoriami wydajności, pracochłonności i efektywności. Może więc w czasach, kiedy wysiłek i życie ludzkie niewielką miały wartość, bez znaczenia był fakt, jak długo i jak wielu ludzi obtłukiwało ten nieszczęsny kamień. Profesor Atkinson, angielski badacz prehistorycznych megalitów, dokonał ciekawego eksperymentu praktycznego. Mającego sprawdzić możliwość ręcznej obróbki i transportu ogromnych głazów z odległego o od 30 km kamieniołomu za pomocą drewnianych sani. Zebrane w ten sposób doświadczenia posłużyły mu do wyliczenia pracochłonności wzniesienia megalitycznych konstrukcji słynnego kamiennego okręgu w Stonehenge w Anglii. Okazało się, że transport 81 bloków sarsenu o przeciętnej wadze 26 ton ich obróbka i ustawienie pochłonęły według tych wyliczeń 35 milionów godzin. Do wykonania tej pracy potrzeba byłoby zatrudnić tysiąca ludzi po 6 godzin dziennie, przez 300 dni w roku i jeszcze na dodatek przez 20 lat. A przecież sarsen w obróbce wioskowiec ma się tak pod względem twardości do andezytu czy granitu jak jabłko do orzecha kokosowego. Zaś megality w Stonehenge były w porównaniu z konstrukcjami Inków ledwo ociosanymi kamieniami. Nie chcę wyciągać zbyt daleko idących wniosków z tych prostych przeliczeń, ale gdyby nawet przyjąć, że każdy z Inków miałby po kilka rąk i był wzorem pracowitości, to i tak nie zdołaliby oni dokonać w ciągu 300 lat istnienia Imperium tego wszystkiego, co przypisują im archeolodzy. A jest tego niemało. Zdumiewające twierdze, ośrodki kultu miasta, dziesiątki tysięcy kilometrów dróg, niewiarygodna liczba tarasów uprawnych urządzeń nawadniających, ileż jednak można zdziałać, nie znając koła, a do przenoszenia ciężarów, wykorzystując jedynie lamy i wątłe ludzkie plecy. Niestety, w państwie Inków zbyt wiele rzeczy wymyka się logice tej naszej dwudziestowiecznej. Był to fragment, jak mówiłem, książki jaka Kapłanka, tropami synów Słońca, bardzo ciekawie opisał to, co zobaczył autor właśnie w Ollantaytambo. Tam są różne bardzo dziwne rzeczy. Widzimy to źródełko, widzimy ten wzór taki charakterystyczny, takie wcięcia. Przy technice, powiedzmy sobie szczerze, przy technice inkaskich robotników, czyli którzy mieli do dyspozycji tylko miedziane narzędzia, coś takiego. Czegoś takiego zrobić się po prostu nie dało, bo z tego co wiem, to jest, to jest no, bardzo twarda skała wulkaniczna i po prostu no, tego typu narzędzia nie dawałyby rady. Widzimy tutaj te tarasy niesamowite, które zostały zbudowane również no, przyprawiają o zawroty głowy. Jak ktoś sobie potrafi wyobrazić, ile pracy trzeba było w to włożyć, aby zbudować się. to jest naprawdę coś, coś niesamowitego. I mamy te wszystkie niezwykłe, obrobione, dopasowane do siebie bloki skalne, które, których pochodzenie tak naprawdę archeolodzy nie, nie znają. Widzimy również zupełnie różne typy zabudowań. Widzimy budowle stworzone z mniejszych kamieni, ale też ogromnych głazów, bloków skalnych. I to również dowodzi tego, że inkowie, nie wiem czy inkowie, ale ci, którzy mieszkali tam w Ollantaytambo, między innymi, to były dwie różne zupełnie kultury, które posługiwały się zupełnie innymi technikami konstrukcyjnymi. Tak jak wspomniał w książce pan Andrzej Kapłanek, żeby transportować po bardzo niewdzięcznym terenie, który jeszcze jest w górach gdzie trzeba było wspinać się jeszcze w, w, pod górę z tymi wszystkimi blokami skalnymi ważącymi po kilkadziesiąt ton, no to po prostu nie czarujmy się, ale nawet dzisiejsza technika, dzisiejsi inżynierowie mieliby naprawdę problem i nie wiem, czy z większością, czy, czy w ogóle poradziliby sobie z, z, tym, co, z tym, z czym poradzili sobie m, ci, którzy te budowle niezwykłe wznieśli, chodzi o te budowle megalityczne. Specjalnie nie mówię, że inkowie to zrobili, bo inkowie tego sami z siebie zrobić po prostu nie mogli, musiała być to jakaś inna techniczna cywilizacja. Słuchajcie, jeżeli w, mówimy o inkach, to byłem niedawno w Warszawie i rozmawiałem z panią, która ma naprawdę sporą wiedzę na temat Ameryki Południowej, na temat inków która odwiedziła też niektóre miejsca w Ameryce Południowej, być może nie o Lantaytambo, ale, ale inne. I chciałbym teraz, żebyście posłuchali, co ma do powiedzenia, bo bardzo ciekawie opowiadała. To jest fragment tylko dłuższej rozmowy. Moim i Państwa gościem jest pani Anna Oleksowicz. Witam Panią bardzo serdecznie. I witam wszystkich widzów. Pan, jak, jak myślę sobie o tych cywilizacjach właśnie tam z Ameryki Południowej, to zawsze mam obraz tego, co było przed Konkwistą, czyli takich brutalnych rytuałów, które były praktykowane powiedzmy przez Azteków, czy na przykład Inków też. Później mamy tą brutalną Konkwistę, gdzie w imię Jezusa mordowano, palono Indian. I wcześniej znowu patrząc na te starożytne cywilizacje, to o nich tak nie bardzo wiadomo, bo ta historia, która nawet jeżeli przetrwała, to została zniszczona przez Hiszpanów, tak naprawdę te cywilizacje andyjskie. Nie udomowiły krowy ani wołu, jeżeli chodzi o środek transportu, to ani konia nie znali, ani też wielbłąda, no, bo taka jest prawda. Więc wszystko się sprowadza do tego, że jeżeli tam na terenie czy Ameryki Południowej, czy Środkowej istnieją jakieś budowle powiedzmy wykonane z twardych wulkanicznych skał, powiedzmy nie wiem granitu czy, czy innych, które, no, których nie da się obrabiać, tak, których nie da się obrabiać powiedzmy za pomocą jakichś tam miedzianych narzędzi prymitywnych, jakichś technik ręcznych, bo to bez sensu by było. To problem polega na tym, że tak naprawdę no, trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek tam zaawansowana cywilizacja powstała, a jednak tak się stało. Czyli co? To może ja wytłumaczę, tylko dużo mm -hmm. tematów Pan naraz poruszył. Mm -hmm. Więc jeśli chodzi o konie i zwierzęta pociągowe albo krowy, to po prostu andy się nie nadawały tak, do tego, mm -hmm. żeby tam je hodować i, i z nich korzystać. Dlatego udomowili niech lamy i alpaki. Tak. I jak najbardziej te zwierzęta im służyły i służą do tej pory. Mm -hmm. Po wąskich ścieżkach tych górskich no, konie by nie przeszły. Mm -hmm. To samo dotyczy koła. Koła też nie znali, podobnie. Znaczy, znali, tylko nie mieli jak go używać. Mm -hmm. Jeżeli chcieli coś przesunąć podobno, nie wiem tego na pewno ciężkiego, to na balach drewnianych. Mm -hmm. Ale ja nie wiem, czy to jest prawda. No jeżeli były jeżeli... bloki skalne, to by się te Ja zostało, w ogóle no... uważam, że i Tiwanaku, i inne takie na przykład, Kenko jest nad Kusko. Dwa takie archeologiczne obszary pozostałości po, po tej katastrofie. Że te wszystkie megalityczne budowle zostały wbudowane przez tak zwanych obcych. Tak zwanych, bo w końcu my też jesteśmy tak samo obcy no, jak oni. I teraz jakoby jest tu minimum 7 razy pomieszanych z nami na ziemi. Ale pomijając już kosmitów, znaczy te, te megalityczne budowle były wznoszone najprawdopodobniej technologią dźwięku, którą doskonale wtedy znano. Znaczy no, znano. Znana jest historia Jericha, prawda? Gibli, no to Dobry, dokładnie to samo. Mhm. Może istniały jakieś inne sposoby, także te bloki były budowane nie przez zwykłych ludzi. Jeszcze jest taka wersja, że budowali je ludzie olbrzymi. Mhm. Tych raz olbrzymów było wiele. Ale one chyba istniały w drugim świecie, jeżeli dzielić na cztery, można na pięć. Astecy czy te kultury mezoamerykańskie dzielą na pięć, ale już Hopi na cztery. No więc dla jednych i dla drugich, był to świat z mroku, czyli druga z kolei. To nazwać epoka, tak? No tak? epoka. I w tej epoce y, żyli y, giganci, z których część była y, jakoby wroga ludziom, takim zwykłym, bo chyba już byli, y, a część jak najbardziej przyjazna i współpracowała z nimi. No i y, być może. Y, bo tak niektórzy Indianie twierdzą, te me megalityczne budowle, na przykład Tiwanaku, powstały, zostały zbudowane przez gigantów. No, Indianie Aymara opowiadają, że Tiwanaku zostało zbudowane w ciągu jednej nocy. Tak. Uh -huh. Więc raczej nie przez gigantów, raczej przez... Y o być. technologie tak, którą wtedy znano, w ogóle to, co znano przed tym potopem, to jest absolutnie zadziwiająca sprawa. Nie wiem, dlaczego jakby pomijana, albo wręcz tutaj no, przez naukowców jest ignorowana kompletnie. Te, no ignorowana to, przez to. naukowców, bo granty by potracili, czy coś w tym no. rodzaju, a może jest celowo ukrywana, nie wiem. W, w każdym razie yy, yy mieli nam zadziwiające technologie i niesamowitą wiedzę. No właśnie, jak to wytłumaczyć? Jak wytłumaczyć fenomen yy, tego typu, że mamy yy, na pierwszy rzut oka w ogóle to widać, mamy niezwykle zaawansowaną cywilizację, która pod względem umiejętności architektonicznych budowlanych przewyższa to, co w Peru jest dzisiaj, tak? Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, nie ma dwóch zdań tutaj. Natomiast co jest ciekawe, to jest to, co pani właśnie Ania powiedziała, że ta cywilizacja Inków nie dysponowała kołem, bo znaczy nie znała koła, natomiast nawet gdyby znała, to i tak zbyt dużego zastosowania w górach to koło by nie miało. Inkowie nie potrafili nawet, znaczy, nie mieli możliwości nawet jakkolwiek tych wszystkich bloków skalnych transportować, więc to, słuchajcie, naprawdę, nie, niesamowita zagadka, i archeolodzy do dnia dzisiejszego, w większości przypadków, po prostu tego typu problemy, tajemnice lekceważą, uważają, że one nie istnieją. W podręcznikach jest opisane, jak to już mówi, czytałem wcześniej, że uznają, że jeżeli pewne zabudowania istnieją, to muszą być dziełem czy Inków, czy innych kultur, które Amerykę Południową czy też środkową zamieszkiwały. To jest oczywiście problem ogólnie światowy, jeżeli chodzi z pochodzeniem określonych struktur, więc według mnie Ameryka Południowa to jest jeden wielki dowód i środkowa również, że w przeszłości istniały cywilizacje techniczne na znacznie wyższym poziomie niż jacyś zwykli Indianie, którzy, prawda, no, byli na poziomie, nie wiem, konstrukcji prostych chat, polowania i tak dalej. Więc czy ta zagadka kiedyś naprawdę ujrzy światło dzienne, czy ktoś w końcu jakiś profesor szanowany odważy się mówić o tego typu sprawach w, w sposób taki właśnie logiczny, po inżyniersku, nie wiem, być może, być może tak, być może w końcu zmieni się coś na tym świecie i no, ludzie będą trochę odważniejsi, będą mieli odwagę, żeby te kwestie po prostu żeby o nich mówić w Peru, na terenie dzisiejszego Peru, nie, nieopodal w zasadzie w, na północnych obrzeżach Cusco, czyli dawnej stolicy Inków. Nie, obecna stolica Peru to jak wiadomo Lima. Nie, natomiast my, jak mówię, wybierzemy się do y, Cusco, aby przyjrzeć się nie, niezwykłemu miejscu. Jest to nie, Sacsayhuaman, nie, które zostało wzniesione bardzo wysoko w górach, ponad 3700 metrów nad poziomem morza, w czasach nieznanych, jakby przyjrzeć się temu zagadnieniu dokładnie, zresztą o tym opowiem trochę szerzej w kolejnej, w trakcie trwania tej audycji. Jest tam coś, co tak naprawdę wywraca do góry nogami. Archeologię, tą jaką znamy z uniwersytetów, przynajmniej tak powinno być, dlatego że tam na miejscu odnajdujemy budowle, to znaczy może nie takie charakterystyczne jak, nie wiem, zabudowania, które kojarzymy powiedzmy w kształcie jakichś świątyń, budynków i tak dalej, dlatego że tam są na miejscu ustawione rzędy, jakby takie mury. Które składają się z kamieni olbrzymich i niezwykle ciężkich, które są ze sobą idealnie połączone, dopasowane do siebie pod względem kształtu. One oczywiście opierają się o siebie bez wykorzystania jakiejkolwiek, jakiej, jakiejkolwiek zaprawy murarskiej. Normalnie powinno być tak, że takie stanowiska archeologiczne, Jakim jest Saksajłaman, powinno, jak mówię, dać naukowcom jakby argument ku temu, żeby całkowicie zmienić poglądy na temat tego, w jaki sposób powstawały starożytne cywilizacje, chociaż w przypadku tych zabudowań z Ameryki Południowej mówimy tak naprawdę o cywilizacjach to też jest ciekawostka. O której niby każdy wie, ale nikt nie pamięta, bo są to kultury przecież średniowieczne. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób oni wykorzystywali kamień, w jaki sposób go formowali, w jaki sposób budowali, no to okazałoby się, że to są metody, które idealnie pasują z tym, jak takie rzeczy robiono w starożytności, pewnie jeszcze wcześniej. Jaka jest historia w ogóle tego Sachs i Jest to również bardzo ciekawa rzecz, dlatego że ogólnie ślady tam, pierwsze jak możemy wyczytać gdzieś tam z opracowań naukowych, datuje się na 900 rok naszej ery. Natomiast co jest ciekawe, że według naukowców ta, te konstrukcje, które tam możemy spotkać powstały w XV wieku i je zapoczątkował król inkaski Paha Kuti. On wykorzystał siłę podobno wielu tysięcy robotników swoich podwładnych. Jak to tak naprawdę wyglądało, to przekonacie się już niedługo. W 1983 roku Sax zostało dodane do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Natomiast to też jest ciekawostka, że te miejsca starożytne są dodawane do tej listy, ale z tego nic kompletnie nie wynika. Nikt nie zastanawia się szerzej nad historią Kispański tych wszystkich, jest Pedro z za Konstrukcji de jakie z w 1553 roku napisał następująco na temat tego, w jaki sposób Mogło powstać, czy według niego powstało to, co widzimy dzisiaj w saksay Twierdzę budowano za czasów Pahakuti, jego syn Topa Inka oraz Wajna Kapak i wnieśli do niej Wnieśli do niej wiele wkładu. Pahakuti Paha nakazał przysłać z prowincji 20 tysięcy ludzi i tysiące z nich wydobywało i wycinało kamienie, 6000 niosło je wielkimi linami ze skóry i konopi. Czyli jak możemy się przekonać po raz kolejny w naszej historii i do dzisiejszego dnia, słuchajcie, to jest ciekawostka. Naukowcy akceptują tą teorię. Czyli chodzi tutaj o to, że według badaczy te wszystkie Niezwykle ciężkie kamienie zostały przetransportowane z kamieniołomu. Oni je później na miejscu ustawiali w taki sposób, że na początku było oczywiście odpowiednie umiejscowienie tych kamieni na miejscu, tam gdzie miały stać. Później stopniowo je obrabiano tak, żeby do siebie idealnie pasowały. To są oczywiście nie powiedziałem o tym, ale to są kamienie andezytowe, skała wulkaniczna, bardzo trudna w obróbce, więc to już powinno dać naukowcom do zrozumienia, że inkowie w ogóle nie posiadali odpowiednich narzędzi, którymi można było nadawać tak niezwykły kształt, tym bardziej, że te kamienie, pomiędzy te kamienie nie można włożyć nawet ostrza noża, czy Kartki papieru to są tak dokładnie wykonane połączenia, że po prostu trudno tutaj sobie wyobrazić, w jaki sposób ci mieszkańcy średniowieczni mogli w ogóle takie kształty wykonać. I Natomiast dzisiaj, słuchajcie, naukowcy wcale jakoś bardzo się naprzód nie posunęli. Natomiast Francisco Pizarro, który przybył do Cusco, również widział te zabudowania, on opisał je. W ten sposób. Na szczycie wzgórza oni, czyli Inkowie, mieli bardzo mocny fort otoczony murowanymi ścianami z kamieni i posiadający dwie bardzo wysokie, okrągłe wieże. W dolnej części tego muru znajdowały się kamienie tak duże i grube, że wydawało się niemożliwe, aby ludzkie ręce mogły je ustawić. Były tak blisko siebie i tak dobrze dopasowane, że czubek szpilki nie mógł wbić się pomiędzy nie. Cała twierdza zbudowana była na tarasach i płaskich przestrzeniach. Liczne pokoje wypełnione były bronią, lancami, strzałami, strzałkami, maczugami, puklerzami i dużymi podłużnymi tarczami. Czyli Hiszpan, który nigdy w życiu nie spotkał się z, wcześniej z tak zaawansowaną obróbką skalną, od razu zauważył, że możliwości inków nie wystarczyłyby do tego, żeby coś takiego wykonać. No teraz mógłby ktoś powiedzieć, że no a co w tym jest dziwnego? No chociażby to, że gdyby ten Pizarro, nie tylko, gdyby chciał na przykład, dlaczego on, w ogóle Hiszpanie nie chcieli, nie budowali tych swoich pozostałych budowli, na przykład kościołów, innych zabudowań, na podstawie wiedzy, Inków, którzy przecież byli podobno mistrzami inżynierii obróbki kamienia. Jak popatrzymy sobie na budowle, które były wzniesione przez Hiszpanów i te konstrukcje teoretycznie inkaskie, to różnica jest ewidentna. Widzimy zupełnie inny jakby styl budowy. Hiszpanie nie posiadali takiej technologii jak Inkowie, co ciekawe. To też pokazuje, że to, co zastali Hiszpanie na miejscu, było zdecydowanie bardziej zaawansowane niż ta kultura, z której oni się wywodzili, tak? Czyli ci Inkowie teoretycznie, no bo tak to trzeba traktować, byli bardziej zaawansowani niż ci Hiszpanie. Natomiast o co tutaj z tymi kamieniami chodzi? Otóż te kamienie należą do jednych z największych, jakie użyto w ogóle do budowy tych prekolumbijskich struktur, które możemy w Ameryce podziwiać. One charakteryzują się precyzją cięcia, dopasowania. Te konstrukcje, według mnie, nie równają się z niczym innym, co można zaobserwować na terenie Ameryki Południowej. Te kamienie, widzimy, one są tak blisko siebie. Że naprawdę trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób ci rzemieślnicy mieliby w ogóle dokonać takich łączeń, kształtów w ogóle i tak dalej. To jest coś naprawdę nieprawdopodobnego. Natomiast co jest ciekawe, to jest to, że tam są te kamienie ważą, słuchajcie, od 128 ton do prawie nawet 360 ton. To jest coś nieprawdopodobnego, tym bardziej, że one są ustawione, jak widać na tarasach. Gdyby tak zmierzyć długość tych tarasów, powiedzmy, no to jest to jakieś 18 metrów, więc i przypominam, że działo się to w górach wszystko wysoko w andach, więc to dodatkowo pokazuje. Z jaką skalą w ogóle mamy tutaj do czynienia, z jaką skalą w sensie w ogóle technologii? Dlatego, że przypomnijmy, że inkowie według oficjalnej nauki nie dysponowali ani kołem, nie dysponowali więc co za tym idzie, żadnymi wozami, żadnym sprzętem, którym można było tego, tego typu bloki powiedzmy masowo przewozić. Tak? No, czy można było to transportować jakimiś linami? No, były próby podejmowane już w czasach inków, natomiast one kończyły się bardzo, bardzo źle, dlatego że jest taka opowieść, w której 20 tysięcy osób miało przetransportować jakiś bardzo ciężki, właśnie kamień, i okazało się, że ten kamień w pewnym momencie nie, po prostu stracono nad nim kontrolę i y, spadł z urwiska zabijając jakieś 4000 osób. Zresztą do dzisiejszego dnia jak y, ktoś był tam na miejscu nie, na przykład z przewodnikiem, ale niekoniecznie, to tam jest taka, jest taki rejon, gdzie y, są tak zwane krwawe kamienie, czyli te kamienie, które po prostu skądś tam się komuś Urwały, ktoś stracił nad nimi kontrolę podczas transportu, no i wylądowały w nieodpowiednim miejscu, zadając najczęściej śmierć tym, którzy byli w dole. I to pokazuje przede wszystkim, ten przykład pokazuje to, że po pierwsze, inkowie nie mieli żadnego większego doświadczenia w tego typu pracach inżynierskich, że mimo tego, że dysponowali, Siłą roboczą, to ta siła robocza tak naprawdę do niczego im no, nie mogła być potrzebna, w takim sensie, że po prostu to nic nie dawało. Więc problem jest tutaj taki, że niestety, ale żadne wytłumaczenia dzisiejsze nie potrafią w pełni wyjaśnić, co się stało w tym Saksai że, to znaczy w zasadzie w Cusco, tak? na północnych obrzeżach Cusco, że doszło do powstania tego kompleksu warownego, bo to, była, to był rodzaj ogólnie cytadeli, który został przez Hiszpanów w końcu zdobyty nie bez trudu, to też należy zaobserwować. Później wiele z tych bloków, które tworzyło Sacsayhuaman, zostało zrabowanych przy budowie KUSKO, więc dzisiaj się tak naprawdę ostały te, które były najcięższe, których nikt nie potrafił z miejsca ruszyć i przewieźć w inne miejsce do innych celów. Więc jak mówię, no, oficjalna archeologia po raz kolejny wysiada i to wysiada dosłownie na całego. I co jest jeszcze ciekawsze, to jest to, że. W podręcznikach takich historycznych mówi się, pisze, że Sacsayhuaman zostało ukończone w 1508 roku, oczywiście naszej ery, ale osoby żyjące zaledwie kilka dekad później, jak na przykład Garcilaso de la Vega, który był takim historykiem, kronikarzem inkaskim, on wychowany był zresztą w tym rejonie Sacsayhuaman, Urodził się w 1539 roku i on opisał to, ten kompleks Sacsayhuaman i on dosłownie powiedział, że nie ma zielonego pojęcia, w jaki sposób te mury zdołano zbudować, dlatego że tak jak powiedziałem, Inkowie nie mieli żadnych, żadnej technologii, żadnych metod, powiedzmy, dźwigania tych wszystkich bloków w górę, tak, transportu, no bo jeżeli nie znali koła, no to sami sobie odpowiedzmy na pytanie, w jaki sposób te ciężkie bloki można było ciągnąć no, siłą ludzkich rąk. To było bez sensu, tym bardziej, że nawet jeżeli oni dysponowali jakimiś trwałymi, grubymi, grubymi linami, to te liny były przecież stworzone z włókien, z materiałów naturalnych, więc one były rozciągliwe, więc to dodatkowo potęguje to. Tą całą tajemnicę, jeżeli chodzi o wzniesienie całego kompleksu. Oczywiście słuchajcie, teraz jest taka teoria, na którą się już niejednokrotnie na którą niejednokrotnie już natrafiałem. Chodzi o to, że jest teoria dotycząca wyjaśnienia kształtu tych kamieni nie tylko i ale z innych miejsc również teoria, a może nie tyle, jeżeli chodzi o kształt tych kamieni, co sposobu ich obróbki, bo przecież jeżeli miano do czynienia z materiałem wulkanicznym, no to trzeba było to jakoś wszystko obrobić i ponieważ nie bardzo pozwalała na to tamtejsza technika, to to jest taka teoria, to znaczy to nie jest teoria tak naprawdę, tylko są opowieści to jest taka, jakby, legenda, która mówi o tym, że starożytni, nie tylko starożytni, bo to się ciągnie gdzieś tam w historii ludzkości, dysponowali kiedyś jakimś płynem czy substancją, która była otrzymywana nie wiadomo z czego, tak? Z jakiegoś źródła. Być może były to rośliny, być może było, była to było to wykorzystanie biomasy, nie wiadomo, ale chodzi o środek, który pozwalał na zmiękczanie kamienia. Jest to dosyć popularna legenda, jak mówiłem, na terenie Ameryki Południowej, ale nie tylko, dlatego że ja kiedyś zajmowałem się. Chciałem zbadać temat wielkiego Zimbabwe. To jest taki kompleks, no, może nie megalityczny, ale kompleks, który jest, istnieje na terenie Afryki, na terenie państwa Zimbabwe, gdzie również wykorzystano granit, tym nie, nie Andes tylko granit, i tam również jest taka opowieść, że te bloki, bloczki, w zasadzie takie cegiełki jakby granitowe, były uformowane za pomocą jakiegoś środka, jakiejś substancji zmiękczającej ten, ten kamień. Jest to dosyć ciekawa historia, dlatego że jeżeli ona pojawia się, powiedzmy, w miejscach, które są ze sobą niezwiązane, jak na przykład dzisiaj mówi o Peru, ale jak mówię, jest też taka legenda na terenie Afryki. Więc musiało coś tutaj być na rzeczy. Na pewno wydaje mi się, że jest możliwość. Taka, że faktycznie czymś takim dysponowano. Jeżeli chodzi o obróbkę w ten sposób kamienia, no to, musiał być to musiała być to substancja stworzona na bazie kwasów, dlatego że skała wulkaniczna, jak andezyt, na przykład jak granit, jest bardzo trudna w ogóle, jeżeli chodzi o Jakiś, powiedzmy, bardzo trudno naruszyć jej strukturę, natomiast no, kwas tutaj byłby odpowiedni. Natomiast ja nie, nie bardzo sobie potrafię wyobrazić to, w jaki sposób ta substancja mogłaby być zastosowana na tak ogromną skalę, jak to ma miejsce na przykład na terenie to chociaż, chociażby tego Saksaiłaman. No bo jeżeli mamy jakieś takie. Cegiełki, kamienie w kształcie cegiełek, no to jakoś można sobie to wyobrazić. Natomiast problem jest taki, że tutaj mamy bloki, które są no naprawdę jak widać duże, które mierzą po kilka metrów długości, e, mają kilka metrów szerokości. I e, no, trudno mi sobie wyobrazić, w jaki sposób ta substancja miałaby ten kamień e, zmiękczać. Jak e, oni by wykorzystywali to wszystko, tą, tą substancję. Aby ten kamień po prostu formować. Natomiast ponieważ jest to dosyć powszechna, jak wspomniałem wcześniej, teoria, to prawdopodobnie była taka technologia, natomiast dzisiaj naukowcy nie są w stanie do tego dotrzeć do źródeł tych legend, nie są w stanie dotrzeć, nie mają pojęcia, w jaki sposób taka substancja mogłaby być stworzona. Natomiast to i tak nie wyjaśnia całej zagadki dlatego że ktoś te kamienie musiał przetransportować, ktoś musiał je ustawić. Tutaj te, te dwie rzeczy już są dowodem na to, że Inkowie nie mogli w ogóle tych zabudowań wznieść, zresztą ich dokonania w ogóle nie potwierdzają tego, że byli w stanie takie zaawansowane projekty budowlane realizować. Więc być może jest tak, że tutaj mamy też do czynienia z jakąś rasą gigantów, bo na terenie Ameryki Południowej jest dużo legend na temat tego typu istot. Są przecież pozostałości po osobnikach z tak zwanymi wydłużonymi czaszkami, natomiast oczywiście jest to kwestia otwarta. Tajemnicy, ciąg dalszy. Natomiast oprócz słuchajcie tego, saksaj chciałbym jeszcze jedną rzecz Wam pokazać, co, do czego w ogóle byli zdolni starożytni i um, też do czego byli w stanie, um, w jakich warunkach w ogóle prowadzono pracę um, w czasach nowożytnych już. Kiedy odszyfrowywano starożytne języki. Chodzi tutaj o, słuchajcie, rozszyfrowanie pisma klinowego. To jest skała z Iranu, nazywana Behistun. Jest to skała, na której w czasach Dariusza I, jakieś 500 lat przed naszą erą, stworzono taką inskrypcję. Która była napisana w trzech językach: był to język babiloński, język staroperski i język elamicki. Wszystkie, oczywiście, języki były zapisywane pismem klinowym. I no, stworzyć coś takiego na bardzo niepewnym, jakby gruncie, no bo jest to przecież urwisko. Ten napis tutaj w całości ma jakieś, 50, jakieś 15 metrów wysokości, około 25 metrów szerokości. Znajduje się jakieś 100 metrów nad ziemią. Na klifie, jakby takim, widzimy, że bardzo trudno było, po pierwsze, w czasach starożytnych coś takiego zrobić, wydrążyć w klifie, bo trzeba było przecież przygotować pod ten cały zapis skałę. Trzeba było ją przecież obrobić i później wyryć cały napis. Więc tu jest a propos tych naszych przodków, do czego byli oni zdolni, w jaki sposób oni w ogóle myśleli. Natomiast to też jest ciekawostka, że o badaczach Pisma Klinowego można powiedzieć, że byli oni naprawdę nieustraszonymi badaczami, którzy bardzo często Ryzykowali swoje życie, żeby czegoś się dowiedzieć. To również dużo znaczy, dlatego że tutaj ten pan, który kopiuje te, napis, te zapisy, dlatego że je trzeba było oczywiście wszystkie skopiować, żeby je rozszyfrować. Na podstawie tego, tych inskrypcji zresztą odkryto, rozszyfrowano, rozszyfrowano pismo klinowe sumerów. Natomiast Tutaj ten pan to jest Henry Rowlinson, który do Iranu pojechał dwukrotnie w 1835 roku, 1844. Widzimy w jakich warunkach pracowano, jak niebezpiecznie było kopiować te zapisy, więc to też świadczy o tych ludziach z XIX wieku, że. Byli w stanie ryzykować życiem, aby czegoś się dowiedzieć. Były to czasy takie, gdzie człowiek no, chciał, chciał, chciał po prostu poszerzać swoją wiedzę, nawet kosztem swojego zdrowia. I tym akcentem zakończę dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już. W następnym materiale cześć.